Są na tym świecie rzeczy, które są doskonałe, bo są robione z miłością, własnymi rękoma, bez polepszaczy, wypełniaczy, uszlachetniaczy, utwardzaczy, utrwalaczy i innych świństw, którymi na co dzień karmią nas producenci przemysłowi. Ale są też rzeczy, które są cudowne, robione własnymi rękoma, które przenoszą nas w zupełnie inne wymiary. I tutaj, jako że dzisiaj jest pierwszy dzień po pełni, sobota listopadowa, pokażę wam, jak to działa. Są rzeczy, które jak połączycie trzy rzeczy naraz, robione w cudownym sposób, z miłością, własnymi rękoma, to przenoszą nas w inny wymiar kulinarny. Po pierwsze, oczywiście, nasz pasztet z gęsi kołuckiej. Bardzo kruchy, ponieważ praktycznie pozbawiony tłuszczu, ale to wcale nie znaczy, że gorszy. Nie ma w nim mąki, bułki tartej i innego badziewia, jest samo dobro. Więc robię sobie kanapeczkę z takim pasztetem. I tu chciałem wam powiedzieć o kanapeczce. Kanapeczka jest z mikropiekarni Nowy Chleb Łukasza Stafieja. Fantastyczny facet. Chleby robi własnymi rękoma, to jego sposób na życie. Jeden z nielicznych w Trójmieście piekarzy, którzy szanują nas, konsumentów. Jego chleb jest fantastyczny. Pięknie pachnie. Czuć, że nie ma w tym żadnych enzymów nienaturalnych. I teraz tak, jak bierzemy chleb w rękę, pamiętajmy, że nie możemy wziąć do ręki czegoś jeszcze doskonałego, trzeciego, bo Bóg Trójce lubi i wtedy nas przenosi w inne wymiary. Mamy chleb, mamy pasztet, mamy krambambuli. Jak weźmiemy trzy rzeczy w rękę, to te trzy rzeczy nas potrafią przenieść po prostu z miejsca na miejsce. Bo dobrze, że wziąłem tylko mały gryz, mały kęs. Jakbym wziął duży, albo jeszcze tego popił, nie wiem, może bym był na białoruskiej granicy. I to jeszcze nie wiadomo po której stronie. Na razie.